Używając metody dopełniania do kwadratu, zapisz funkcję kwadratową y równe minus 3x kwadrat plus 24x minus 27 w postaci kanonicznej i znajdź wierzchołek paraboli. Zacznę może od przypomnienia, co to jest postać kanoniczna, czyli to jest y równa się a, to jest współczynnik, potem jest x minus p do kwadratu plus q. To jest postać kanoniczna. Postać kanoniczna, która zwana jest również postacią wierzchołkową. No, dlatego, że jak zaraz zobaczymy, z tej postaci dosyć łatwo jest znaleźć wierzchołek paraboli. Czyli musimy naszą funkcję doprowadzić do tej postaci. Może jeszcze tutaj tak, jeżeli ja podniosę ten nawias do kwadratu, to co dostanę? A razy x kwadrat minus 2px plus p kwadrat. Czyli widzę, że ten a to jest współczynnik przy x kwadrat. No, wobec tego przechodzimy teraz do naszej funkcji, czyli minus 3x kwadrat plus 24x minus 27. Chcę zapisać w tej postaci, więc w pierwszym kroku wyłączam sobie to minus 3 z tych dwóch pierwszych wyrazów. Czyli zapisuję to jako minus 3. No i tu mi zostaje x kwadrat minus 8, prawda? Minus 3 razy minus 8 to jest 24. Minus 3 razy minus 8x minus 27. Dobrze, i teraz ten kawałek, prawda, muszę porównać z tym, chcę zapisać jako część, jako coś takiego, no plus ewentualnie jakiś dodatek. Czyli jeszcze raz minus 3x kwadrat, prawda, tu mam 2px, czyli to lepsze minus 2 razy 4 razy x. Czyli wobec tego to p, które mam tutaj, to będzie 4. Tak, wobec tego muszę dodać, może innym kolorem, dodaję 16, czyli 4 do kwadratu. No ale nie mogę tak po prostu bezkarnie dodać, bo mi się zmieni funkcja, więc muszę to z powrotem odjąć. W ten sposób nic nie zmieniłem. Nadal wartości to jest ta sama funkcja. No i teraz rozpoznaję, że to, co jest tutaj, prawda, ten fragment, prawda, to jest właśnie x minus 4 do kwadratu. Czyli mam tak, minus 3 razy x minus 4 do kwadratu, no i zostało mi jeszcze 16 minus 27. No i teraz po prostu mnożę sobie to 3 razy 16 i redukuję jeszcze z tym 27, czyli tak jest minus minus 3 x minus 4 do kwadratu plus 48 i minus 27 i 48 minus 27 to jest 21, czyli ostatecznie otrzymujemy tak minus 3 plus 21 i to jest nasza postać kanoniczna. No i teraz zobaczmy, dlaczego łatwo jest, dlaczego ta postać nazywa się wierzchołkową, dlaczego łatwo jest znaleźć wierzchołek. Otóż wyrażenie x minus 4 do kwadratu, prawda, to jest wyrażenie, które jest zawsze dodatnie, no z wyjątkiem jednej sytuacji, kiedy jest 0, prawda? Mianowicie jeżeli x jest równe 4. Czyli tak, może tutaj napiszmy, czyli x minus 4 do kwadratu to jest zawsze większe równe 0. No ale przedtem stoi minus 3, czyli minus 3 razy x minus 4 do kwadratu to jest mniejsze równe 0. Prawda? Czyli największa wartość tego wyrażenia jest równa 0 dla x równego 4. Czyli ta funkcja osiąga swoje maksimum. No wiemy, że jak współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, to ta parabola ma ramiona do dołu
Wobec tego wierzchołek to jest maksimum. No i właśnie maksimum tej, ponieważ ta funkcja jest zawsze ujemna, to jest zawsze ujemne, z wyjątkiem jednej sytuacji, kiedy jest 0, mianowicie dla x równego 4, czyli w punkcie x równym 4 ta funkcja osiąga największą wartość. No i potem po dodaniu 21 też, czyli ta funkcja osiąga maksimum, czy też maksimum, czyli największą wartość, dla x równego 4. No i ile jest ta wartość? No dla x równego 4, prawda, to jest 0, czyli to jest 21. I wtedy y jest równe 21, czyli to jest wierzchołek, prawda? Czyli wierzchołek tej paraboli jest w punkcie 4,21. No, czyli wykres tej paraboli możemy sobie tutaj szybko naszkicować. No tu mamy powiedzmy 1, 2, 3, 4. No może to będzie 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, powiedzmy, tu zmienimy trochę skalę, to będzie 4, 8, 12, 16, 20, tu 24, 21, powiedzmy, że tu będzie. No to jest punkt 4, 21. No i ta parabola ramiona do dołu, no więc jakoś tam ona będzie wyglądała, prawda, mniej więcej, nie wnikając w szczegóły. Ten wykres będzie wyglądał w ten sposób. Teraz jeżeli porównamy to, co tutaj było powiedziane z tą ogólną postacią, prawda, to widzimy, że P i Q to są właśnie współrzędne wierzchołka. Czyli tutaj wierzchołek, czyli P, Q to jest wierzchołek. Wierzchołek, no i dlatego ta postać nazywa się postacią kanoniczną lub wierzchołkową. Że te współrzędne P i Q, to są te liczby P i Q, to są właśnie współrzędne wierzchołka tej paraboli. No jeżeli A jest dodatnie, to parabola ma ramiona do góry i ten wierzchołek to jest najmniejsza wartość. Jeżeli A jest ujemny, parabola ma ramiona do dołu i ten wierzchołek to jest jej największa wartość.